i zabieram was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 przy zaporze scenariusz. I od razu wam pokazuję, powinny wam się teraz pojawić wyniki ankiety. Zagłosowaliście, przynajmniej jak ja to nagrywam, że chcieliście kolej jednoszynową bardziej niż metro. Było 5 głosów, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że nie zmieniliście tych głosów później, bo będę mieć problem. Ale tak czy siak, kolej jednoszynowa, tym się dzisiaj zajmujemy. Ale zanim kolej jednoszynowa, zajmiemy się nową linią kolei linowej. To będzie biegnąc przez tutaj tą prawie że całą dzielnicę. Czemu? No bo im się naprawdę bardzo przyda. A później prosto pójdziemy do tej kolei jednoszynowej. Przy okazji przebudujemy ten tu dworzec właśnie do mega dworca z koleją jednoszynową. Ale to wszystko będzie dzisiaj powolutku. Tak, nasz popyt na ludzi jest, jak sami widzicie, znikomy. A jedyne co mogę zrobić to, no cóż, tylko w ten sposób mogę na nich zadziałać, ale mniejsza z tym. Tak, czemu pociągi tutaj nie działają? Ogólnie bardzo dużo ludzi korzysta z naszej linii pociągowej. Nie wiem czemu się rozwaliło to na chwilę. Okej, dobra, tu jest 152 osoby. I nasze pociągi są gdzieś tam daleko. Dajmy tu sobie 3 pociągi. Póki co. Niech będą 3 pociągi, jak będziemy później mogli z tym dyskutować. Tak, tu już z naszych bambajów swoją nogą ludzie korzystają. Czekajcie, to wam pokażę. O, dokładnie, jak widzicie, oni idą tutaj z różnych miejsc. Ale dobra, przejdźmy do tego, czym przed chwilą mówiłem. Handel, chcę się budować. Linię kolei linowej. Czemu kolej linową, a nie razu kolej jednoszynową? Ponieważ kolej linową, jak będziemy budować teraz na mój nowy sposób, to ona będzie się mogła tutaj spokojnie wspinać pod górę. A tu będzie trochę pod górę się działo. Więc o to mi tu chodzi. Nasza nowa linia kolei linowej będzie biec tą ulicą aż do tego startu tutaj. Póki co... Nie, tu nie będzie start. Start będzie gdzieś tutaj bardziej przy wodzie. Natomiast tutaj będzie jeszcze taka stacja. I tak, jak będziemy to budować? No właściwie to jeszcze do końca tego jeszcze nie mam przemyślanego. Na pewno na pauzie. To na pewno. Na pewno wyłączymy linię pomocnicze i sobie to ustawimy podobnie. Właściwości. No i teraz tak. Trochę budynków na pewno będzie trzeba wyburzyć w trakcie budowy. Ale tak, z tego co wiemy, że to zrobimy na manię. W ten sposób to na pewno nie. Zrobimy sobie to w ten sposób, dobra. I później damy tylko malutki wyjazd. Dobra, i idzie. I poszło. Bo czemu taki malutki? No chyba to logiczne. Nie chcę tutaj też jakoś strasznie dużo miejsca na to po prostu zużywać. A im mniej tego, tym lepiej dla nas. Także tutaj sobie zrobimy... Czekaj, jeżeli by tutaj weszło, to też byłoby dobrze. O, proszę bardzo. Przejście, dobra. No tak, tu mamy naszą pierwszą stację. Stąd będzie to sobie szło tutaj do tego. Tutaj będziemy musiał przejść górą lub dołem pod tym. Znaczy górą. Góru. I teraz tak, ale dobrze, chcielibyśmy to tutaj zbudować. Najlepiej... Czekaj, to jest ten autobus. To tu, kurczę, jest. Sporo jest. Czekaj. Co? Ile osób tu czeka na tym przystanku? Bo jest ich strasznie dużo. 140 osób. 102 tutaj. A, widzicie, to jest właśnie to, co mówiłem. Że ta linia się im przyda, bo to będzie nam łączyć tutaj w te części, których na razie nie ma połączenia. No tak, na tej linii trochę zwiększymy popyt na razie. Ale zacznijmy od tego, że trzeba będzie ją w ogóle wyburzyć. Tak, i to jest trochę mniej fajne. Stacja musi być na pewno położona gdzieś tutaj. Dobra, to tak. Po pierwsze, nie, ten park bym bardzo chętnie tutaj go zostawił jakoś. Jakoś, nie wiem, na razie jak. Przeniesiemy go sobie na razie. Ponadto, trzeba wyburzyć tą drogę. Tak, wiem, tutaj jest ten budynek. Tym się zaraz jeszcze zajmiemy. I trzeba wyburzyć tą drogę. Bo będzie to wszystko przecież podróżowało na tej drodze. Teraz tak, zmienimy sobie to tak. Okej, zmienimy to sobie w ten sposób. Dobra. Stawiamy sobie to tutaj, dobra. I jak widzicie, mamy piękny tutaj podjazd. Tak, wiem, nie ma teraz dojazdu tutaj. Czy wy wyobrażacie sobie lepszy węzeł komunikacyjny tutaj? No właśnie, ja sobie nie wyobrażam. Dobra, no i tutaj jest ogólnie całkiem cacy. Pomijając to, że tutaj ta droga będzie musiała skręcić. I... Okej. Tak, trochę forsy nam będzie szło przy tej budowie.
O, dokładnie, tu będzie... Tu zrobimy sobie takie danko w sumie, czemu by nie? Proszę bardzo. Dobra. Jest w złym kierunku. O, teraz jest dobrze. I nasz przystanek autobusowy, gdzie on jest teraz, tak właściwie, bo mógł trochę nam wypadało, dokładnie. On będzie tutaj. Tutaj, żeby się daleko nie pokręciło. A tutaj zaś będzie handel w takim małym tym tutaj czymś. A ogólnie tutaj to będą oczywiście tak jak były, tak będą. Natomiast ważna jest tutaj, ponieważ tu była ta droga się ciągnęła tam dalej i tak dalej w ogóle. Droga będzie po prostu tutaj szła, co nie? Tak, i teraz się dopiero zastanowiłem. Czy to ma rację bytu? No nie ma racji bytu. Dobra, poczekajcie, najpierw podłączmy tą część, dobra? Tak, bo to musi iść górą w ogóle. I tu na środku trzeba zrobić jeszcze węzeł. Węzeł polega na tym, że w tym miejscu jest tak zwane rondo. No bo to nie ma sensu, raczej mi się to by nie udało, żeby przyciągnąć stąd tu. Bez żadnego słupa. To nie, no właśnie, jest gdzieś tu. Jesteśmy naprawdę blisko tego, żeby tutaj to tak zrobić, ale no niestety nie da się. Więc zrobimy sobie tak, poczekaj. Stąd na maksa możesz pojechać. Spokojnie dojedziesz do tu nawet. Dobra, to jest dobrze, jakbyśmy tą drogę wyburzyli. To byłoby ulala, by to nam idealnie tutaj weszło, ale... Ale nie wiem, czy chcemy sobie robić aż tutaj taki disaster. Może nie, rzeczywiście nie. Dobra, to tak. Wyburzymy sobie tą drogę tutaj. Póki co. Po czym? Zrobimy sobie tutaj... poczekaj, jaki tu jest kąt? O Boże, teraz będę musiał liczyć. Nie chcę się liczyć. Powiedzmy, że to jest dobrze. Nie, to nie jest dobrze. Poczekaj, czekaj. Trzeba to policzyć. 180 plus 45, Boże. 35 pokazuje z tej strony. Czy to jest dobre? Nie, z tej strony powinno pokazać. Czekaj, nie, teraz jest 100. Poczekaj, jeszcze raz. Jeżeli mamy 90 od tej strony, mamy 90 plus połowa, czyli 45. 135 stopni powinniśmy mieć. Dlatego się teraz to przydają, te ustawienia, nie? Dobra. Później robimy to tak. Tak i tak. I zrobiliśmy na górze. Dobra, już teraz to będę kręcić. Ogólnie chodziło mi właśnie o to. I teraz sobie tutaj robimy ciach, ciach. Poczekaj, ciach, dobra. I ogólnie jesteśmy zrobieni. Ogólnie też nie chcę zostawiać jakichś tych nowych budynków, coś czy coś. Nie, po prostu to będzie w ten sposób wyglądać. A po środku będzie słowo tego. I teraz tak, zaczynamy sobie budować od tej strony. Z oczywistych powodów. Wyłącz siatkę. Żebyśmy to tam mogli ładnie plasować. Ale okej, nie chcesz ładnie wejść i jeszcze tam. Dobra, no i teraz tak, musimy jakoś to zrobić, żeby to szło górą. Okej, dobra, to jest zła wiadomość. Bo dołem tego też nie puścimy. Nie no, nie ma bada. Okej, dobra, to jest leciutki problemik, tak? Dobra, nie, my tą drogę po prostu wyburzymy. Ja za dużo tutaj się z tym już trzaskam. Okej, okay, tu sobie zrobimy do góry. A, dokładnie. I stąd będzie już szło prosto. Nie, musimy zrobić trochę to w inny sposób, ale ogólnie mniej więcej wiemy, czego chcemy. Dobra. Robimy na maksa odjazd. Poczekaj. Nie, jeszcze możemy. Okej, dobra. Dotąd i stąd już się podłączysz. Dobra. To tak, to mamy zrobione, mamy słup postawiony. Początek zamiast zrobiony. Gorzej z tym, że naprawdę bardzo dużo ludzi wyrzuciliśmy w tym czasie. Dlatego nie wiem, czy ten ostateczny nasz projekt porzucimy, albo jakoś całkowicie inaczej będziemy go budować, bo wyburzanie aż tak dużej ilości tutaj to mi się też nie podoba. Czemu jeszcze? Ponieważ my w tym scenie już trochę o coś innego chodzi. Chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej ludzi, a nie jak najszybciej rozwalić ludzi. No ma tutaj jeszcze, tutaj.
I czy tu by dało się zrobić jakąś ścieżkę? No, wątpię. Wątpię. Dobra, to tak, początek mamy zrobiony. Play. Wszystko się zaraz rozwali. Tu mogą się budować budynki, tutaj jest... Dobra. Tak, to jest zrobione. Całkiem. Tu będzie teraz węzeł. Tu oni teraz wszyscy idą do tych autobusów. I teraz tak, tutaj się zrobiło bagno. Ponieważ tam nie da się wyjechać, to nie? Więc ogólnie tą drogę trzeba nie zaraz rozwalić, no dobra. O Boże, nie, jesteśmy na minusie z ludźmi. Dobra, nie. Zostawimy to sobie na później, jak będzie lepiej, jak będzie się nam lepiej w mieście wieść. Póki co jest nie najlepiej, więc trudno. Więc przejdźmy do tego drugiego. Ile ten budynek kosztuje, co mnie interesuje? Mówię oczywiście o tym. 7 dych. Nie mamy tyle. Mamy 36 dych. No to poczekamy sobie. Nie, bo jak już chcemy robić kolej, to już chcę ją robić pełną parą, żeby nie było. Tak, tu z panem postawiliśmy ten dworzec. Na razie tam cała para osób korzysta z niego. Nie jest jakoś strasznie wiele, dużo, ale tam parę osób z niego korzysta. Dobra, aby na utratę czasu, bo na razie i tak nie możemy nic zrobić, tak właściwie, to puścimy sobie tutaj z jednego przemysłu do drugiego, będą mogli po prostu tych pociągów, mam nadzieję, dotrzeć, a nie w drugą stronę. Czekaj, nie, to z tej strony trzeba wrócić. Raz, dwa, trzy, za dużo. No dobra. Tak, taką wycieczkę w kosmos już podaję. Jest tam będzie lepiej. Dobra, raz, dwa. Pyk. Dobra, niech będzie. Stąd sobie będzie to schodzić w dół. Bo nie będziemy przecież szli nad tym górą, bo to jest nierentowne. No, powiedzmy, że się udało. Tak? No ma, jakby coś możecie z tego korzystać. Mamy 46 tysięcy, ludzie cały czas nominują się. Nie, no ja sądzę, że oni z tego będą korzystać, koniec końców, tak? Koniec końców rzeczywiście tutaj trochę wyburzyliśmy takie dzielnice. Rzeczywiście nawet nie tak mało. Czekaj, czy ten park dałoby się tutaj wyrzucić? Nie, ale jest tak przybliżony. Ale jakby był, to byłoby to. Dama. Tutaj jakiś handel jeszcze mało. Tak, koniecznie. Dobra, oni tutaj sobie na razie chodzą. Może za chwilę będzie się tutaj jakoś lepiej dobudowało. Może. Kto to wie. Tu muszą być biura, z tego co pamiętam. I tu się powoli zrobił jakiś mały koreczek. Nie wiem czemu, nie wiem po czym, ale miejmy nadzieję, że to nie jest moja sprawka. Więc tak. O, kolejny przystanek miałby być tu. Znowu obok tego. Nie, to on by musiał być tutaj dalej. No nie wiem właśnie, no trochę to jest takie trochę nieprzemyślane z mojej strony rzeczywiście. Budować to teraz, kiedy już tu teoretycznie wszystko już jest, wszyscy są szczęśliwi. Jak jest. No dobra, no. Zobaczymy, tak? Na pewno widzę, że ludzie chcą z tego korzystać, bo jednak komunikacja między tym a tym... Spróbujemy to zrobić, tak? Żeby nie było. Ja to spróbuję zrobić. Najwyżej mi się nie uda, ale jestem w 100% pewien, że oni byliby z tego zadowoleni. Kurde, nie pokazuję, jaki jest zwrot za wyburzenie tego budynku. Chyba, że nie ma. Nowy port towarowy. Serio, ty myślisz, że ja w tym mieście będę robić statki? Proszę cię. 45 nie pokazuje zwrotu. Szkoda. Tak, tu korzystają, tu są zadowoleni. Właśnie to byłoby do tych biur tutaj też to jeździło. No tam tutaj zrobiliśmy takiego pit stopa jeszcze jednego. Tego tutaj nie było wcześniej. Chyba polubili z niego korzystać, bo ci tutaj na górze mogą z niego korzystać, co nie? Chociaż ci to teraz też mam tutaj jeszcze Bambaj, więc to tam się trochę mogło pozmieniać. Troszeczkę. Tak, swoją drogą. Tutaj mamy tą uliczki. Ale tu się chwilę wcześniej bawiłem. Znaczy nie dzisiaj akurat, ale bawiłem się. I widzę, że tutaj jest dużo wolnych spocików do zamieszkania. Proszę bardzo. Wy tu się budujcie, nie? A, to był mój drut. Który tutaj był niepotrzebnie. Ciekawe. Tak, nasi mieszkańcy. Nie jest to jakoś tutaj też strasznie nie wiadomo jak. Ale się budują. I to jest najważniejsze, tak? Dobra. Tak, wy macie problem. Co? Pewnie... No właśnie.
To pewnie przez to, że tutaj rozwaliliśmy połowę. Pół kawałek dzielnicy, tak? Da, mamy 70 tysięcy, to zaraz tam się przejdziemy. Ale zanim to jednak podstawówkę im tu postawimy jakoś. Macie tu podstawówkę. I poczekamy znowu do 70 tysięcy. Ale to nie powinno być aż tak długie, ponieważ w końcu mamy ten trochę procesy. Dobra, pomyślmy lepiej, jak to będzie tu wyglądać. No jak tak, bo jak my tutaj to wstawimy, to nasze torowisko będzie musiało trochę w innym miejscu wychodzić. To trochę. Nie jest jakaś duża różnica. Dobra. Bo nie chcę tutaj dużo kręcić, żeby nie było. Nie możemy też tego zbyt blisko tam podkręcić. Tak, będzie musiał być cofnięta o jedną kratkę. W stosunku do tej stacji, która jest chyba teraz. Bo teraz stoi to jakoś tak, teraz będzie trochę tak. Okej, dobra. Mamy 70 tysięcy, świetnie. Żadnego zwrotu, o kurde. I stolów też nie ma zwrotów. Dziwne. To trochę jest dziwne, bo zazwyczaj zwrot był. Trochę mnie stawia w niekorzystnej sytuacji, bo nie mam żadnej forsy zwrotnej z tej, że wyburzyłem ten budynek. Ale dobra. Zacznijmy. To zrobimy. I teraz tak. Nasz ciamciąg, to tak wydarzy się, powinien tu skręcić i tu wjechać w dół. Ale nie mamy funduszy na to, no jasne. Potrzebujemy 3000 na zrobienie tylko i wyłącznie zjazdu w dół, dobra. To udało nam się zrobić. I tu podłączenie tego. Ale jest jeszcze miejsce zajęte, no dobra. Poczekaj, czy jeżeli zrobimy tutaj... Raz, dwa, trzy, cztery... No ma, trzeba zrobić trochę wyżej po prostu. Trzeba tu było trochę zrobić wyżej. I tu będzie trzeba zrobić po prostu zakręcik, który bardzo nie lubię. Czyli w środku tej dzielnicy i taki krótki jeszcze. Okej. O, dobra. Zabrane. Proszę bardzo. Mały, skromny zakręcik. Teoretycznie nasze pociągi powinny już tutaj dalej pracować. Pociągnij. Jest drugi. Jeszcze się źle ty postawiły to. Dawaj, jeszcze raz. Dalszym bardzo, w jednym kierunku. I w drugim kierunku nie na drugim, tylko tutaj obok. A, dokładnie, dobra. I teraz powinno być całkiem nieźle. A jakbyśmy chcieli korzystać z drugiego toru, to byśmy musieli zrobić to w ten sposób i zrobimy to na razie, tak? Bo ten dworzec przyjmuje też zewnętrzne pociągi. I właśnie tego będziemy się tutaj trzymać. Tak, on ma stację metra, z niej nie korzystam oczywiście, żeby nie było. No i tak. Czyli tak, proszę. Tutaj. Jak mówię, że zrobi mi przejście, to zrobi mi przejście, tak? Okej, chyba się nie uda. A zwykłą gruntową? Też się nie uda. Dobra, w takim wypadku trzeba zrobić odpisy. To tak, tutaj po pierwsze dojście, które było. I tutaj dojście. Może powinno to zrobić. No tutaj czekaj, tu było jakieś zejście. Tu. Chyba je rozwaliłem. Tak mi się nie wydaje. Tak skromnie powiem, że tak. Rozwaliłem je w trakcie budowy tutaj tego wszystkiego. No ale poczekaj, bo ono tutaj było bardzo przydatne, bo... Łączyło mi tutaj wszystkich turystów z jedno. Dobra. Jest powrotem. Bardzo dobrze. Dobra, to tak. Pociągi jak były, tak są. Natomiast kolej jednoszynowa, no to na razie tego jeszcze nie mamy. No, trzeba będzie tak. Po pierwsze, gdzie puścimy naszą pierwszą stację? Na tym trochę to jest prościej, bo wszystko jest pod ziemią. Ale tak, poczekajcie. Zerknę sobie tylko na to. 75 za kratkę. Za komórkę. A w metrze jest 100 za komutkę. Z tym, że stacja kosztuje 15, a ta powoduje większy chaos i też kosztuje 15. Ale jest w innych, większych kombinacjach. To tak, gdzie by postawić pierwszą stację? Bo mamy wyjazd w jedną i w drugą stronę, żeby nie było. Szczerze powiedziawszy, to stąd byłby idealny podjazd, bo mamy tutaj w ogóle dwa tory, co nie? Jeden tor może jechać na tą stronę rzeki,
Stąd wyjazd, to już ja go tutaj zaplanowuję, żeby nie było. My to teraz nawet zbudujemy za chwilę. Będzie właśnie dojazd tutaj, do tego oto że miejsca. Tu póki co jest bambal ze światłami, więc jakieś nieporozumienie. Ale tak, tutaj jest ogólnie bardzo duży ruch. Zresztą się tak naprawdę nie dziwię nawet czemu, bo tutaj jest... Tu jest chyba handel? Tak, tu jest handel. Tu jest handel, ale taki trochę po przejściach, ponieważ tutaj mają jeszcze spalarnie i tego typu rzeczy różne. Recykling mają w sensie. Ale ogólnie to bym tutaj właśnie chciał wcisnąć pierwszą linię. Bo oni wycierpieli swoje i jakby tutaj dostali, to na pewno nie obraziliby się. I tak, pierwszy tor. Mamy dwa tory. Użyjemy tego bliżej. Tak. Tak, tu mamy torowisko. Co z kolei? Okej, nie chciałem tego wybudować. Nie możemy tego puścić dalej, co nie? Nie możemy. Dobra, to tak, to pójdziemy oczywiście tym pierwszym torem. Tylko on będzie musiał iść tu tak trochę bokiem. Tylko nie wiem jeszcze którym bokiem. Zresztą tu jest mniej zabudowań aktualnie. Dobra, skorzystajmy z tego, że tutaj jest teraz aktualnie mniej zabudowań. To tak jak mówiłem. To będzie jechać tutaj, ale zróbmy sobie, żeby to jechało. No tak, bo musimy przejechać nad tym. Więc od tego sobie zaczniemy. Czy my tu byśmy mogli wstawić? Możemy wstawić, chyba świetnie. Musimy jakoś przejechać przez to. No ma tak. Słup po środku to jest oczywiście niewyjęte. Więc dawaj go tutaj wstawimy. Dobra, słup po środku zrobimy. I dojazd dotąd. Dobra. I tu później już może być teoretycznie zjazd w dół. Polega, nie. Ale bez przesady. Jeden co jeden. Dobra. Jeden. Później będzie jeden. Później wyłączymy siatkę i on tu będzie musiał skręcić. Wykręcić jakoś tak w miarę ładnie. Dobra. I tu dojedzie. Duża jest różnica wysokości. Tu będzie jeden w dół. Tu będzie drugi w dół. Okej, nie, nie tak łatwo. O, dobra, i teraz to całkiem zacnie wygląda. Wracając do tej sieci, którą tutaj dalej budujemy. Zaraz zaraknę na zegarek, nie? Tu będzie oczywiście też zjeżdżać w dół. Tu będzie powoli jechać w dół i gdzieś tu będzie trzeba wstawić tą stację. Da, postawmy to tutaj. Tak, bo ja właśnie chciałem tutaj ten duży wstawić. Tak, to nie. I to mi się nie podoba. Ten tu jest jeszcze jakiś drut niepotrzebny? Boże, ja tych drutów tutaj nastawię. Nie ten handel. Właśnie. Dobra. I tutaj tak. Teraz powinno być dobrze. No, wracając do naszej kolejki. Ciekawe ile będzie miał już na początku. Ta linia będzie miała usługodawców. Właśnie. Chętnych, nie usługodawców. Wybaczcie, bo ja ostatnio tam trochę myślę o jakimś nowym, lepszym internecie i o jakichś nowych rzeczach, które by teoretycznie mogły mi się przydać w życiu. A i tak jest wynik jak wynik. Dobra. To tak, tu jest całkiem dobrze. I puścimy sobie naszą pierwszą linię stąd i z powrotem. Teoretycznie prosta trasa, ale jedzie przez gąszcz. Kiedyś takie miałem przysłowie. Nigdy nie rób tak często tutaj tych skrzyżowań. I my właśnie z niego skorzystamy. Ja nigdy tak nie robiłem często tych skrzyżowań. Nie wiem, co mi naszło, żeby to zrobić tak blisko siebie. Ale naprawdę, no nie powinno być aż tak blisko siebie. Tak, to trochę nam tutaj to ułatwi sprawę. Co prawda cały czas jest tutaj z tej strony, ale to też możemy sobie wyłożyć, bo tutaj to w ogóle to jest niepotrzebne. Dobra. Zrobione. I tak, mamy 30 tysięcy. Ludzie zbytnio się nie powiększają i już mi pad pada. Słuchajcie, w tym tygodniu drugi raz mi już pad. To chyba niestety znak, że zaczyna powoli się... Jakby powiedzieć... Mój pad w końcu po 2 latach ma mnie dość. Ma mnie dość i chciałby paść. W złym, oczywiście słowo znaczeniem tego. Dobra, to tak.
Dalej, kontynuując. Nasza kolej linowa, jednoszynowa. Jak już przejedzie tutaj nasz deadline, tak właściwie. Czekaj, idzie nasz pierwszy pociąg. Lecz, czekaj. 180 ruchów. Jeżdżą dwa, na pewno za dużo. Jeden ci całkowicie wystarczy. Bo to jest krótka linia, człowieku. Tutaj to nie wiem, co ma być. Jak będzie więcej ludzi potrzebnych, to... Jak będzie więcej wagoników potrzebnych, to ci dam wtedy. I tak. Jedna nitka jedzie tu. To nie. To znaczy, że będzie tutaj stacja. Skoro jedzie na drugą stronę, to warto byłoby im tutaj zrobić stację. I nawet było im tutaj wystawić. No. Poczekaj, to... Czekaj. Jak ja mówię, że byłoby gdzieś idealnie postawić, to ja to chcę zrobić. To nie. To już wiadomo, że Abyznosz mi da sobie... To on tego nie daruje, dopóki tego tutaj tego nie wstawi teraz. Dobra, dawaj. Perfecto. Idealnie to tutaj weszło. Idealnie po prostu. Włącz środkę. Wyłóż tam drogę. Nie. Ojej, tutaj jest niezwykle. Takie dojście. I stąd będzie dojście do tego. Bo ja wiem, czekajcie, sprawdźmy, czy tam się porobiły dojścia. Dzięki magicznej funkcji dziadka możemy teraz sprawdzać różne ciekawe rzeczy. Ale nie możemy wejść jednak do budynku. To jest leciutki minus. O, mogliśmy to wejść. Ciekawe. Okej, okay, polegaj. Kurde. Tam były schody. Z dziadka nie wpuścicie, no i jedne. Dobra, nieważne. Szkoda. Szkoda, bo chciałem wejść. Powiem szczerze. Naprawdę miałem taki plan, żeby tam wejść. A no, nie pozwolili. Dobra, tak. Wracając do Maritum, czyli do naszej kolei. Musimy jakoś stąd wykręcić. To nie będzie proste. To nie będzie naprawdę proste. Bo tutaj mamy taki rzępowy budynek magiczny. Zwie się on kolej linowa. I tunel. Dajmy sobie już tam kolej linowa, okej. Okay. Ale tunel. A ja wam mówiłem coś już o tym, jak... O tych dwóch rzeczach. O wiaduktach i tunelach w City Skylines. To są największe wrogowie. Z tego mocno mi przyszedł pomysł na nową serię City Skylines. Ogólnie do City Skylines i... że naprawdę jest nowy pomysł. No ma, mniejsza z tym moim pomysłem. Jak się pojawi, to dowiedzicie się. Materiał polityczny się może niedługo pojawi. Jak w końcu... Rzecz go zmontuję całego, a nie tylko będę mówić, że no już wkrótce się pojawi i tak właściwie to nic się nie pojawia. To tak, stąd sobie zrobimy liczny dojazd i tutaj się to podłączy. Tak, ja tu bardzo dobrze kombinuję, bo musimy dojechać, co nie? Musimy dojechać tu. To nie jest łatwe przez całe miasto zabudowane już. Żeby nie było, nasza kolejka oczywiście będzie musiała jechać w ten sposób. Jak patrzę, to jest tutaj lepszy pomysł. No jest lepszy pomysł. No dobra, ale tak czy siak. Bo możemy to puścić A nad szkołą. To jest dosyć dobry pomysł. B przez te budynki. Przez te budynki mnie bardzo nie... Mnie zbytnio jakoś nie pociąga. Nie wiem zupełnie czemu. Lub tutaj z zakrętami. Z zakrętami tym bardziej mnie nie pociąga. Ale przez wszystkie te budynki, no kurczę. Albo przez te budynki. Możemy zrobić to na... No jeśli mamy zbyt dużo opcji, dobra, najpierw zróbmy połączenie stąd dotąd, tak? Bo to jest niestety na początek. Niestety, wtedy. Okej. O, dokładnie. I dokładnie. Dobra, tu się udało. Tu się jakoś bardzo dziwnie udało. Teraz zauważyłem, że tutaj niepotrzebnie to zrobiliśmy. Tak, tu naprawdę niepotrzebnie to było. Tu nie trzeba było to zrobić w ten sposób. Już przy okazji tu nie zrobiliśmy wcześniej dla pieszych. Tylko można było po prostu tutaj zrobić dojazd. Okej, stąd. Dotąd. O, dokładnie. Ciach. Nie, czekaj, nie.
Okej, już idziesz w dobrym kierunku, ale poczekaj. Ambizonasz, poczekaj. Wyłącz siatkę, siatka ci nie pomoże. Jak zazwyczaj. Stąd i wywalić mi tutaj, kurde, tunel. Ja żeż nie mogę, no. Nie. Nerwuj mnie. Dobra, podłączyło się. I tego się trzymajmy. Tak, tutaj mamy dojazd. Chciałbym już tutaj dzisiaj dojechać na tą drugą stronę wszystkiego, tak właściwie tutaj w tym mieście. Ja nie chcę wam nic mówić, ale to że wygramy ten scenariusz, bo ile my tutaj właściwie musimy wbić? 65 tysięcy, dużo to nie? Tutaj to jest kamień milowy, tak w ogóle. Pamiętam, że 65 tysięcy. Aha, megapolis trzeba wbić. Jasne, żeż kurde jasne. Z tym miastem, tak ja tu im obniżam jak mogę podatki na mieszkania, a oni nic normalnie, jak nie chcą zacięć. Dobra, nie chcę wyburzać tych budynków, bo rzeczywiście to chodzi o scenariusz, a nie o kolej jednoszynową, więc trudno, będziesz jechać w ten dziwny sposób, że się nie będziesz. Jedziesz sobie stąd, tutaj i z powrotem. Proszę bardzo. Miejmy nadzieję, że wy będziecie mieli chociaż parę klientów. Wracając dalej. Nasza kolej, żeby nie było, to nie jest koniec, rzecz jasna. To jest dopiero początek. Okej, to jest max, dobra. To jest max, jaki możemy pojechać tutaj do góry. No cóż, takie życie. To jest sobie... A, bo tu w sumie nie ma, poczekaj. Chyba, że w sumie, poczekaj. Tak, w ogóle wyłączyły się wszystkie katastrofy i nie mogę nic z tym kręcić. Poczekaj, sprawdźmy. Tak. Nie mogę nic z tym kręcić. Nie można zmienić ustawień dotyczących katastrof w trakcie scenariusza. Nie rozumiem tego. Może już teoretycznie nie powinniśmy mieć katastrof, ale jednak sądzę, że powinny być jeszcze katastrofy, gdy macie, że to jest scenariusz właśnie no, z Natural Disaster. Ale jak to się mówi, jak gra nam chce ułatwić życie, no to co ja będę matulić, tak? Tak, ty idziesz sobie dotąd. I później stąd. I stąd jedziesz tutaj i do tego kolejnego słupa. To nie, o dokładnie. Wyżej się nie da. I teraz tak, i pytanie jest, gdzie on tu kurczę dojedzie dalej. Bo nie mam na razie jeszcze zielonego pojęcia, gdzie on tu tak właściwie powinien jechać. Bo tak, chyba wszyscy wiedzą, że ten węzeł będzie kiedyś se pójdzie grzecznie tam. Wiecie, co jest najgorsze w tym węźle? To. Wystarczyło to wybuchnąć, by wszystko było razu prostsze. Tu jeszcze zrobię sobie ten drobny taki ułatwieniec, nie? Ale ogólnie, serio, wystarczyło to zrobić. Ja się tam trochę nad tym zastanawiałem, ale tu nie ma co się zastanawiać. Tutaj tylko trzeba to usunąć i będzie już trochę prościej. Tu proszę bardzo jeszcze taki drobny tutaj to. No i jeszcze w niektórych miejscach jest to beznadziejnie rozwiązane, ale to co innego. Bo tu na przykład tego nie można ulepszyć. A tu też tego nie można nic z tym zrobić. I ogólnie tu jest takich parę miejsc. Co ja mam tu jest dziwne, mam uczucie, żebym tak jakbym to ja zbudował. A dobrze wiem, że tak nie było. Dobra, tutaj to wyburzymy. I tu zrobimy duży zjazd. Co ty na to? Zjazd oczywiście poczekaj, który to tam trzeba zrobić. Nie no, to źle wygląda. To nie to. Poczekaj. To jest już lepsze. Może w ten sposób teraz to będzie lepiej działać. No nie, na pewno jest jakiś tutaj kompletny problem z tym tutaj właśnie miastem. Tym bardziej, że tutaj jest właśnie no to. Z tym to ja właściwie tak nic nie mogę zrobić. Bo to jest tam przykrótkie. Może... Ja nie mogę, to jest taki kawałek drogi, z którym nie mogę nic zrobić. No tak, ja go wyburzę. I spróbuję go jeszcze raz wybudować? Nie no, za mało. O, dobra, udało się, świetnie.
Nie, bo to było tragiczne. Myślę, że dobrze wy to wiecie. Co ja wam tutaj będę mówić, jakbym o medykę znalazł? Dobrze wy to wiecie. Tutaj jest dobrze. Tu by się przydały z 4 pasy. Tu tak samo by się przydały z 4 pasy. I tu by się przydały z 3 pasy. Dobra, to jest zabawne. Wracamy do naszej kolei linowej, jednoszynowej. Bo czas odcinka też już jest dawno po. Okej. Bo nie uwierzę. Co tu robi zwykli ludzie? Kurczę, telewizor. Antena, co tutaj robią zwykli ludzie? W takimże gąszczu handlu. Jeden co ja mogę zrobić, to tylko to za to ponochać. Bo tutaj to więcej się nie da zrobić dla was. Tak, swoją drogą w ogóle się nie chcą budować też. Też to też jest bardzo dla mnie niedobre. Dobra. To tak. Stąd sobie przejadę, bo tutaj to już nie będziemy kręcić, co nie? Tutaj mają już tą kolej linową, tu mam baję i w ogóle wszystko. Tu jeszcze pociągi mają, tak? Natomiast stąd to najlepszym według mnie właśnie byłoby, myślę, postawienie tej stacji gdzieś tu. Gdzieś tutaj, tak żeby kolejna była tu. Tak, kolejna byłaby gdzieś tutaj, by przyjechało tam jakoś przez środek. I później by to sobie wjechało na górę. I to byłby dla mnie idealny tutaj podjazd. No, tylko tak, tutaj jest parę budynków. Tak, spróbujmy sobie tutaj wstawić nawet na razie drogę. No nie? No, tu jest. No i ogólnie to bardzo ciekawa sytuacja gospodarcza tego wszystkiego tutaj. Poczekaj. Dobra. Proszę bardzo. To zrobione. Teraz tak, trzeba zrobić to jakieś dojście do tego. Najprostszym i najlepszym sposobem będzie chyba zrobienie czegoś takiego po prostu. Ale żeby nie było, że jestem taki wydatny i tylko to im daje podłączenie. Słynnego. Tutaj nie powinno was być. Tu powinny być góra biura. Jest zrobienie tutaj po prostu ścieżki, bo wtedy będziecie mieli jeszcze wiele prostsze dojście do tego budynku. O, dokładnie w ten sposób. No ma to zrobione. Tutaj się buduje coś nowego. Dobra, niech się buduje w sumie. A tu wyłączmy skrzyżowanie. Dobra. Dobra, wiecie co, ten kolej został tak trochę zlikwidowany. Okej, tu się zrobiły światło z kolei. No tak, w sumie logiczne. Zawsze się tam skrzyżowania, jeżeli coś takiego trafi się. Dobra, no jeżeli się może zrobić skrzyżowanie, to ja w to wchodzę, tak? To od razu. Nie ma znaczenia, czy to ma sens, czy nie ma. Od razu. Dobra, to tak, tutaj sobie zrobimy ogólnie dosyć prosty też zjazd. Bo tutaj jak to schodziło, poczekaj. A, dokładnie. Trzeba zrobić, że to musi schodzić w dół, powoli. Powoli, nie te trzy, jakoś tam strasznie szybko. I stąd. No właśnie, bo możemy to zrobić na parę sposobów. Możemy to zrobić na total bezczel, czy w skrócie. A ja se przejadę, jak ja se, panie człowieku, chcę. I chyba to będzie najlepszy pomysł. Szczerze, naprawdę, bo naprawdę parę opcji tutaj rozważałem, jakby to kurde skutecznie podłączyć. Ale jak ja teraz wcisnę krzyżyk. Czekaj, ja to wcisnę. Jak ja teraz wcisnę krzyżyk, to oni będą przeszczęśliwi, że nie tutaj wyburzyłem parę tych ludzi normalnie. 1000 ludzi się przebył w dzisiejszym odcinku. To też jest wspaniałe. Dobra, podciągnijmy tutaj komunikację. Nawiecie naszą kolej jednoszynową. Ja wiedziałem, że tam to będzie teraz tak strasznie tutaj zwalniać, ale. Pozwoliłem sobie już nic w tym tutaj się nie rzepiać, tak? Dobra, już. Powiedzmy, że to im daruje. Jak będzie więcej problemów, to im nie daruje. Jak tam nasza ta w ogóle, poczekaj, ta linia. O, jakie właśnie. Poczekaj, stój! Dobra, 10 osób korzysta. Ja wiedziałem, że to nie będzie dużo ludzi. Tak, ta linia będzie miała później większe obroty, a powiedz co to. To człowieku, to weź ty to. Tutaj coś już pojechało. O, jedzie. Ty jesteś na pewno teraz pusty, co nie? Tak, bo to jest pierwszy pociąg, który tutaj idzie. Aha. Zbyt dużo ludzi to ja tutaj nie widzę, żeby chciał korzystać z tej komunikacji. Ciekawe czemu, żebym powiem. No ma 40 minut odcinka, mamy 84 tysiące. Przebuduję tu trochę tą kolej linową, co nie? Żeby ona tam była. Ale ostatnią stację postawimy. O tak. Tutaj to jako tako sojedzie, co nie? Dojeżdża na drugą stronę ulicy. Dojeżdża. Natomiast my ostatnią rzecz zrobimy.
A mianowicie, no może idealne było tutaj wystawienie tej stacji o w ten sposób. To się nie da zrobić w tym mieście. Ale tu trzeba po prostu postawić taką stację. Tu po prostu musimy zrobić coś tego typu. I sądzę, że wy się ze mną zgodzicie. Więc, co dużo mówić, zapraszam do tejże magicznej budowy. Do tego się nie chcę... to jest... Za mało ciągniemy... No tak, w sumie się nawet aż tak bardzo nie dziwię, bo... My tu nie mamy tak właściwie skąd już ciągnąć tej wody, ale dobra. I mamy... 25 tysięcy. Chce mi się wywalać tyle forsy. Już te eko mamy i kropka. Więcej wam nie dam forsy. Wy ekolodzy z stacji. Już naprawdę. Naprawdę, nie. Dobra, to zrobiliśmy. Wy macie tutaj wszędzie wodę, teoretycznie? Nie, to na końcu w ogóle po prostu nie macie. Tu po prostu nie macie podłączenia. A, i jeszcze prądu. Tak, co jest z prądem? Może się coś pali. Nie. Okej, a budynki są. A, no i ty. Nie, to czekaj, to powinno być ogólnie chyba... Źle jest z prądem, żebym tak powiem. Tak, bo my zjechaliśmy tam trochę z budżetem chyba. Tak, no właśnie, do 100% dojechaliśmy. Podniesiemy trochę i będzie lepiej. Tak, tutaj zeszliśmy z podatkami. Sądzę, że możemy jeszcze zejść z podatkami, bo tutaj... Bo oni tego potrzebują. Słowa. Akurat co, akcja, to się może rzeczywiście przydać teraz z drzewkami, żebym wiedział w końcu, ile tego rozwoju ja mam. Dobra, ale tak, to co mówiłem, postawimy im ostatnią kolejkę, bo tak, ta jedzie tu. Tu jest ewidentnie kolej linowa, co nie? Natomiast tak, tu będzie jechać swoja jeszcze jedna linia, stąd, tędy, tu będzie, tutaj i tak dalej, będzie jeździć jeszcze jedna kolej, jednoszynowa jeździ, co nie? Natomiast stąd... No tak, po pierwsze, tutaj takich frajerów mamy pospolitych. Natomiast dalej, to tu. Tu jest moje miejsce, gdzie powinno to jechać. I stąd to będzie sobie gdzieś tu wjedzie w jakąś tam uliczkę i będzie sobie właśnie taka kolej jeździć po tejże dzielnicy. Więc, co tu mówić... To trzeba wyburzyć. To trzeba postawić. Ja wiem, że wam się to nie spodoba. Bo mi też by się to nie spodobało, jakby coś takiego jeszcze tutaj postawił. Ale naprawdę mi wierzcie, będziecie z tego zadowoleni na dłuższą metę. Będziecie mieli w końcu jakąś bardziej sensowną komunikację niż... A umówmy, ja naprawdę bardzo lubię kolej nową, ale umówmy się. To nie jest przyszłość. To nie jest naprawdę przyszłość. Dobra, to tak. Musimy dojechać tu. Nie będzie już takie trudne, chyba. Czy wiadomo, że kolej linowa to o wiele prostsze miała tutaj taki tego typu trasy, trawersy i takie tam, ale nie powinno być aż tak wiosny. O! Właśnie o wilku mowa. Poczekaj. Na maksa. No nie, znowu coś zniszczę. Poczekaj, możemy... O, możemy. Dobra. To tak. Tu już mamy do zakręcić zębanie. No ale na ścieżkę to już można poświęcić. Umówmy się szczerze. Jakieś straty muszą być. Nie jestem do końca przekonany, czy mi się to uda tutaj tak zrobić. Aha. O! Dobra, idziemy, nieważne ile rzeczy wyburzyłem przy okazji. Naprawmy tylko tą ścieżkę, bo ja wiem doskonale, że tutaj ją wyburzyłem. Stąd. Co jest teraz? Jeszcze nie będę mógł jej zrobić? No ja nie mogę. Nie mogę naprawić mojej ścieżki. No ma na szczęście stąd da się. A, bo ja chyba chciałem do góry dać się, dlatego nie chciałem się. Nie, i tak nie chcę się dała. Nieważne. Może okej. No, da się normalnie, coś było podwyższone. No ma, nieważne, wracając do naszej kolejki. Nasza kolejka tu trochę rzeczywiście odbija. Co rzeczywiście nie mówię, żeby... Nie byłoby idealne tutaj to wpuścić, tak? Tędy, ale jest... No, dokładnie. Teraz się tak zastanowiłem.
Czy mi tu się uda? Przejechać nad tym. O, takie. Nie wiem, trochę tego nie rozumiem. Chyba trzeba gudą. Tak, trzeba gudą. Okej, dobra. Dobra, oki, spokojnie, ja tego nie zrobię. Spróbujemy. Jak się nie uda, no to inaczej spróbujemy. No tak, tu na maksa do góry. To będzie trudne. No właśnie, nawet tak nie można podjechać. A tu trzeba dołem jeszcze. Bo dołem nie da się w ogóle, co nie? Nie da się, nie da się. No właśnie, nie da się. Tak, bo tu jest nie dość, że tu trzeba jeszcze to górą zrobić. Bo to jest ogólnie idzie do góry wszystko. Nie. Dobra, poczekaj, zrobię tutaj sobie kółko. Bardzo tego nie lubię robić, ale no niestety. Jak to się mówi, cel uświęca środki i tutaj byś to podłączył za chwilę. Tutaj. Czekaj. I tutaj. Tak, wyburzyliśmy jeszcze jeden budynek, ale i tak on by chyba zniknął. Dobra. Lecisz stąd. Przepraszam bardzo, play. Cześć. Tutaj, no. Już myślałem coś, nie tak? I z powrotem. No, proszę bardzo, macie trzy linie już kolei jednoszynowej. Miejmy nadzieję, że jesteście z nich zachwyceni. Fajno, tutaj teraz zauważymy pro. Tutaj są tak, dwie linie. Nie, tutaj. Tu są dwie linie. Jedna jest tu, a druga jest tu. Dobra, to nie jest aż tak źle akurat. Ale są dwie linie kolei jednoszynowej. Dobra, poczekaj. Tak, zobaczmy sobie najpierw. Nasza linia kolejowa. Miewa się całkiem zacnie, prawda? Swego też wam zapomniałem powiedzieć, że z kolei jednoszynowej nie ma zawsze zysków, a z metra są prawie zawsze zyski. Ale to chyba już mało ważne. Dobra, czekaj, to są bambaje, to nie. Tu jest z kolei jednoszynowa. Okej, dobra. A, dopiero to postawiliśmy, dobra. Ale i tak nie ma zbyt dużego zainteresowania. No ja chciałem, żeby tu było więcej. Powiem szczerze, chciałem, żeby tu było więcej, jak nawet na pierwszy rzut. Tak samo ta linia nie ma zbyt dużego rzutów. To wie, nie wiem, czy później nie zrezygnujemy z tego, nie pójdziemy rzeczywiście nawet w metro, bo jak tak to będziemy się miewać, to ja powiem, że mam do tego mieszane uczucia. Dobrze, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Ja was tutaj pozostawię z tym wodcem, który mam nadzieję, że nam mimo wszystko będzie jakieś zyski przynosić, bo to będzie działać dobrze. No, co mówisz? Cześć!